I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem. Podsumowanie tygodnia będzie bez komentarzy tym razem, bo komentarze czytam na bieżąco, bo nie idzie się do nich dostać inaczej, bo już, już ich troszeczkę za dużo. Ale ta audycja, którą słyszycie właśnie teraz, była dodana już w poniedziałek. W ubiegły tydzień, także te wszystkie daty, które się pojawią w tej audycji, są nieaktualne, można powiedzieć, ale reszta jest aktualna. Także od poniedziałku minęło już parę dni, nie miałem kiedy tej audycji wrzucić, także dzisiaj, dlatego że Dawinci się nie pojawił, widzicie. To ma audycję, także reszta tej audycji jest jak najbardziej aktualna. Tylko widzicie te filmy, które już tutaj się pojawiły, są sprzed tygodnia praktycznie, więc nie bójcie się w poniedziałek, bo ta audycja dodawana, ale wszystko reszta jest tutaj jak najbardziej aktualna. Statystyki, nie ma problemu, także zapraszam Was do tej audycji. I dla przypomnienia, to jest ostatnia audycja, bo do końca soboty mamy konkurs z komentarzami w końcu będzie ich mniej ciutkę. Oczywiście cieszę się z każdego waszego komentarza, ale nie jestem w stanie nawet dojść do tych wszystkich komentarzy, czytam każdy, czytam każdy, żeby nie było E, po prostu świetne są wszystkie, wszystkie te, które dodajecie: e, konstruktywne, niekonstruktywne, negatywne, pozytywne, naprawdę świetne. Ale to jest ostatnia audycja, do której możecie dodać komentarz e, do tego konkursu i rozwiążemy go najprawdopodobniej w niedzielę lub w poniedziałek. Zobaczymy, ile starczy czasu, bo znowuż mamy tutaj nawał roboty. E, no jutro przecież niedziela. Kolejne audycje będziemy tutaj tworzyć, i został też przesunięty Da Vinci, także wszystko, widzicie, tutaj się przesuwa praktycznie. Także potrzebuję może brata bliźniaka, jak niektórzy tutaj twierdzą, może on by mi pomógł wtedy z tym czasem albo 36 godzin, tak obliczyłem ostatnio, w 24 godzinach by mi się przydały, wtedy wszystko by ładnie tutaj się zapięło na ostatni guzik. Okej. Okay. Opowiemy sobie dzisiaj o statystyce kanału, co tutaj się dzieje i jakie nowości, o ile jakiekolwiek są będą tutaj wprowadzane w przyszłości na Bitcoin Phoenix. Też opowiemy o patronie Patronite, co tutaj się dzieje. Więc zapraszam. Najpierw zaczniemy od statystyki kanału. Jeżeli chcecie dowiedzieć się dlaczego Bitcoin Phoenix powstał, zapraszam do poprzednich audycji podsumowania tygodnia, więc tam najczęściej mówię o idei kanału. Mamy 9 audycji. Mamy w opisie dużo linków dla was i niedługo będę upgrade'ował ten cały opis, bo to jest opis, który robiłem 6 miesięcy temu. 7 gdzie tak z bomby od razu tworzyłem i robiłem opis, i ostatnio spojrzałem, mówię: O Boże, co tutaj jest w tym opisie? Także jeszcze raz muszę go zupdate'ować, żeby tutaj na nowo wyjść, żebyście go mieli. Sprawdźmy może statystyki kanału, co tutaj się dzieje na samym początku. Nie będzie to długa audycja, bo nie będzie komentarzy, tak jak mówiłem, więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zacznijmy od statystyki, a więc sprawdźmy, ile osób dziennie się pojawia. Możemy też sprawdzić na Social Blade, gdzie też możecie sprawdzić swoich ulubionych youtuberów lub też kogoś, kto ma konto na Twitterze, Facebooku. Możecie wpisać na socialblade.com, czyli .com i zobaczyć, jak sobie wasz ulubiony youtuber czy na Facebooku ktoś radzi, czy, czy nawet na Twitterze jest podane dokładnie. I sobie porównamy, co tutaj się dzieje. Także jeżeli chodzi o ilości Przychodzących nowych mamy 8, czyli dzisiaj plus 10 osób subskrybentów. Wczoraj plus 12, plus 10, plus 11, czasami jest 3, czasami 13. Także średnio jest około 10 na dzień nowych subskrybentów. Także witamy tych wszystkich nowych, których się pojawiają. Zobaczmy, co tutaj pisze: ile można zarabiać na 30 dni 19 do 297 funtów w tym momencie, to sprawdźmy, ile z reklam ten kanał zarobił do tego momentu. 40-46 dolarów. Znaczy te wszystkie reklamy, które macie przed filmem i po filmie. I teraz właśnie z patronami, czyli jeżeli założymy ten Patronite, o którym mówiłem, Patronite to jest strona, która pomaga rozwinąć swoją pasję. Już mówiłem, nie raz tłumaczyłem, więc nie będę tutaj jeszcze raz tłumaczył. Po prostu za dużo się dzieje, jeżeli chodzi o no materiał w porównaniu do pracy, którą wykonuję teraz w tym momencie, i pierwszą, i drugą. Także, Patronite będzie opcja dla tych, którzy chcą supportować kanał. I dzięki temu supportowi będzie otwarty prywatny Telegram dla tych wszystkich osób. I każdy i tak czy tak, ci, którzy supportują i nie, mają te same prawa. Tylko patroni będą w przyszłości mieć audycję o. Kondycji finansowej tego kanału i będziemy decydować, na co te pieniądze będą przeznaczone. Najczęściej będzie to na akcje charytatywne, oczywiście już będziemy tutaj rozmawiać z patronami i partnerami, inaczej będę mógł ich też te nazywać i na telegramie prywatnym będziemy się spotykać. Ci, którzy nie wezmą tej opcji, będą nadal po prostu, to będzie 10, 20, 50 zł miesięcznie, kto ile chce może dać. Nie każdy musi, nie każdy jest do tego. Te, te osoby, które nadal będą nas oglądać, będą miały wszystkie filmy jak do tej pory, także nic tutaj nie będzie ekstra content dla tych z Telegramu. Nie, nie, nie. Tam będziemy po prostu decydować też o tym, co może ewentualnie, jakie pierwsze projekty, jeżeli będę takie dodawał, będziemy oceniać, robić research i będziemy brać pełną też odpowiedzialność za no, rozwój tego kanału razem z patronami. I te wszystkie osoby, które chcą. Nadal oglądać, niekoniecznie supportować i to też jest fair. Mogą zawsze y, też poczekać na 5 tysięcy subskrypcji i otworzymy wtedy kanał Discord. Tutaj się nic nie zmienia. Przy 10 tysiącach subskrypcji będzie cotygodniowy YouTube Live. Także ja mam tutaj spokój do 10 tysięcy subskrypcji, że już do tego, tego OBS-a dojdę i się nauczę tutaj wszystko jak należy, bo chciałbym prowadzić też za granicę do polskiego. YouTube'a, czyli wywiady z różnymi zagranicznymi YouTuberami, a może nawet z CEO różnych projektów. Także będę to wprowadzał prawdopodobnie w przyszłości. No i, no i tyle. Jeżeli ktoś chce, nie ma problemu, jeżeli nie jesteśmy tutaj, to wszystko tutaj będzie wychodzić oprócz kondycji finansowej, tak czy tak inni youtuberzy nie dzielą się i to też jest ok każdy robi jak uważa swoją kondycją finansową, ja zawsze to robiłem od samego początku, ale w tym momencie jeżeli partnerzy czy patroni będą supportować ten kanał, no to wtedy będziemy dokładnie tam rozmawiać na ten temat, gdzie te kryptowaluty, czy pieniądze z tych miesięcznych wpłat waszych po 10 zł, czy jak ktoś wybierze inną opcję, i każdy jest równy. To jest najważniejsze. Nie ma żółtych koszulek na tym telegramie, nie ma czerwonych, nie ma zł złotego paska czerwonego, że ktoś dał mniej więcej. Nie. Każdy jest. Taki sam. I wtedy dzięki temu będę mógł prawdopodobnie, prawdopodobnie nie mówię, że tak się stanie, przynajmniej będziemy próbować. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to przynajmniej nie mam do siebie zarzutów sumienia, że próbowaliśmy. A wtedy ja odejdę z tej drugiej pracy, zanim wyjadę do Stanów Zjednoczonych, i wtedy na 100% praktycznie, bo pierwsza praca zajmuje mi tylko 7,5 godzin, i tak ją szanuję, lubię, i nie chciałbym sobie odbierać przyjemności chodzenia tam. A z drugiej pracy, no to wtedy mam praktycznie 18 godzin dziennie, żebym nie spał na robienie researchu i wyszukiwania wiadomości. Sprawdźmy najpierw statystyki, co tutaj się dzieje, więc powróćmy do nich. Około 314 subskrybentów w ostatnie 28 dni. Nie ma problemu, fajny organiczny wzrost. Nie widzę tutaj nic. Takiego, co by mogło być niepokojącego, spoko. Mamy też najpopularniejsze kraje, które nas odwiedzają. Spójrzmy: Polskę. Polska na pierwszym miejscu 73, prawie 70%, Wielka Brytania 10%, Niemcy 4,6%, Stany Zjednoczone 1,8%, Holandia 1,9%, Irlandia 1,8%, Norwegia 1,1%. 1. Szwecja, Francja, Czechy, Belgia, Dania, Szwajcaria, Islandia, Włochy, Hiszpania, Austria, Kanada, Grecja. Także stąd właśnie się pojawiacie. No z Kanady tylko 47 wyświetleń, także nie za dużo, ale z reszty tutaj się pojawiacie i no to jest na plus. Jeżeli chodzi o wiek też widza, sprawdźmy czy mamy wiek Widzę, gdzieś tutaj to widziałem. A więc 18 do 24 lat, 6,1%. Poniżej nie wchodzi tutaj nikt i super. 25, 34, 35% i największa grupa, co jest zadziwiające. 35 do 44 lat, czyli widzimy, że no mamy bagaż życia. Wszyscy ci, którzy tutaj się pojawiają, większość przynajmniej, i jesteśmy doświadczeni po tym. Kontekstem także 35 do 44 lat super, 45 do 54 to już mamy 12,9% i 55 do 64, 1,4% i nawet emeryci 0,1% także wszyscy się tutaj pojawiają mężczyźni stosunkowo w stosunkowo wielkiej skali do kobiet, bo kobiet jest tylko 1,7% do 98,3% mężczyzn także no niestety mężczyźni tutaj są dominującą częścią tej audycji. Jak wpisujecie nas w wyszukiwarce w YouTube, Bitcoin Phoenix 53,1, Bitcoin Phoenix przez X, 16,5% kryptowaluty 4,1, Lisk 1,2 i Bitcoin 0,7. O, nawet Lisk tutaj jest, czyli wiadomo, że w Polsce Lisk to jest praktycznie kryptowaluta narodowa. No nie, oczywiście dużo osób zainwestowało swojego czasu w Liska, no i nadal trzymają i liczą na te 50 dolarów. No i super, żeby to się okazało prawdą. W opisie przed każdym filmem macie kryptookruchy tuż przed linkami, one tu są. Jeżeli ktoś ma ochotę, jakaś wiadomość. Uratowała życie. Na przykład ktoś się dowiedział, że giełda się zamyka i udało się wyłożyć większość gotówki. Jeżeli macie takie poczucie, że chcecie wspomóc Bitcoin Phoenix, macie taką możliwość też. Jest wysłanie Bitcoina, kryptookrucha, Ethereum i Litecoina. Jeżeli chcecie, nie musicie. Ostatnio nikt nic nie wysłał, więc nie muszę tutaj nawet tego sprawdzać przez całe 2-3 tygodnie, jak nie było podsumowania tygodnia, ale to nic się nie dzieje, bo wysyłacie też baty, do których zaraz przyjdziemy. Baty to wiecie, że jest ta. Opcja w Brave Browser, dzięki której do tej pory udało nam się zebrać na tą pierwszą nagrodę, która będzie właśnie w konkursie, o której mówiłem: w dzień dobry, krypto, ostatnim także, także wróćcie. Udało się zebrać na Samsung Galaxy Buds, około 150. Um, 130 funtów, 150 dolarów, które będą Wam wracane z powrotem. U oczywiście udało się zebrać o wiele więcej tych batów, bo to było około 800 dolarów. Więc to zostaje już na koncie i nie ruszam tych batów. Niech sobie są możliwe, że coś na bitcoina przerzucę, ale e, ja kupuję ze swojej wtedy gotówki i Wasze nagrody, żeby po prostu nie schodzić do fiatów, bo wiemy, z czym to grozi. Ok, a więc sprawdźmy. Rewards, brave rewards, czyli o brave, ile żeście wysłali tutaj w ostatnim czasie. Nie wiem ile to jest, to jest 3 tygodnie ostatnie, czy nie. Ostatnio wysłałem 184 dolarów, to automatycznie się wysyła na uphold, i teraz w tym momencie od tego czasu 9 marca, czyli mamy miesiąc, aha, czyli przy, bo praktycznie jutro będzie kolejny wysył, to przez cały miesiąc udało się zbierać. 547 dolarów, czyli 1868 batów. Czyli zobaczcie, nawet jeżeli by powstał ten patron, a nadal te baty by tutaj ratowały życie, to ja bym żadnej pieniędzy nie wziął wtedy z tego patrona. A te wszystkie pieniądze z patrona byłyby przeznaczone na rozwój. Pierwsze, po pierwsze na cele charytatywne, po drugie na ewentualne nagrody, jeżeli uda nam się ominąć prawo, bo nagrody z Patrona nie wchodzą w rachubę, to jest wbrew y, przepisów prawnych w Polsce, jeżeli chodzi o losowanie. Y, jeżeli ktoś z światów saportuje kanał, więc będzie trzeba to jakoś uminąć, żeby coś do Was wróciło. No, ale jeżeli z Batów będzie na pewnym poziomie się utrzymywać też, to Możliwe, że to wszystko, co będzie zarobione z patrona, będzie szło właśnie na te cele charytatywne i ewentualnie e e e e pomoc jakimś ludziom. Tak jak mówiłem, ten cel, który będę e tworzył, był nieraz tutaj opowiedziany, więc wróćcie do ostatnich audycji. Jeżeli mówiłem właśnie o tym, co tutaj będzie w tym patronite, czyli no, będziemy razem się tutaj supportować na tym prywatnym kanale, a reszta ludzi, którzy będą mogli supportować za pomocą batów, mają taką możliwość i nie ma, nie ma tutaj w tym. Problemu, czyli dziękuję Wam wszystkim za te wszystkie wpłaty batów i cieszy mnie ten fakt, że właśnie nie tylko Bitcoin Phoenix czy XGrosz czy Mike Satoshi czy inni YouTuberzy czy, czy, czy to jest Podwer Kowalskiego, tylko rozdzielacie to po 10 batów, każdy jeden dostaje czy, czy... i to jest świetne, bo przynajmniej Dzielimy się tymi darmowymi batami, czyli widzimy, że w miesiąc 547 dolarów, czyli jak za miesiąc będzie około tej ceny, na nawet mniej, to jest już uzbierane na Apple AirPods, czyli w kolejnym losowaniu. Czyli mamy teraz kwiecień, może na dzień dziecka nawet zdążymy, czyli na dzień dziecka będzie do wygrania Ledger Nano S, będzie na pewno do wygrania. AirPods w kolejnym losowaniu. No i zobaczymy, co jeszcze tutaj się uda uzbierać. Także dziękuję za te wszystkie Wasze wpłaty. Ledger Nano jest oczywiście sponsorowany z, już mówiłem, dzisiaj z Waszego ręku, linku referencyjnego. Sprawdźmy, ile zostało też wysłane na ledger.com. Ok, tu mamy liczbę przez wiele miesięcy, czyli 4, chyba 5 miesięcy, tutaj jest 423 euro, czyli mieliśmy 3 losowania do świąt. Trzy ledgery, żeśmy los losowali to jest 150 około euro cyrka. Nie liczymy tutaj więcej, bo jeszcze z tego przeznaczymy na Wasze nagrody za to, że wysyłacie książkę dalej. Więc mam tu już na legro uszykowane coś dla Was, ale to będzie niespodzianka dla tych, którzy dalej książkę podają, i prawdopodobnie będzie to też nagroda niespodzianka dla tych wszystkich, którzy supportują na patronie. Ale sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Także 423 euro do, tej, do tego czasu, czyli wylosowaliśmy 3 do świąt ledgery nano. Jeden po tak to jest chyba 200 euro w tym momencie. Nie wiem, czy był jeszcze jeden dodatkowy, muszę sprawdzić, to wtedy by było 250, ale nie jestem pewien. Mam to gdzieś tutaj zapisane, więc posprawdzam. Czyli nadal mamy jeszcze na przynajmniej z tych linków na dwa Ledger minimum. I widzicie, że ostatni zakup był kupiony dokładnie 7 kwietnia, czyli wczoraj. O, wczoraj ktoś kupił ledgerano Nano X z Polski i 12 euro ponad poszło właśnie na ten poczet, czyli cztery takie Ladgero na Os i wy macie jednego z powrotem, bo ja nic z tego nie biorę do siebie, nic. Oprócz tych nagród, które będą jeszcze dodatkowo wysyłane z Allegro dla was, to znaczy one przyjdą do naszego grafika w Polsce i on będzie rozsyłał je wtedy. Także tworzymy pomału jedną wielką, fajną, feniksjanską rodzinę albo rodzinę partnerów, którą tutaj często nazywam i tak jak mówiłem, Chciałbym pomóc tym osobom, które znajdują się na przykład w programie Uwaga, czy w programie Sprawa dla Reportera, gdzie ktoś wykradł ostatnie pieniądze, 3000 zł, jakiejś tam osobie, babci w podeszłym wieku, i my po prostu wtedy z naszą inicjatywą raz w miesiącu takim właśnie małą sprawą pomagamy. Albo dziecko nie ma na książki. Do szkoły podstawowej my wysyłamy książki, nie ma problemu. Wszystkie do dziecka wraz z uśmiechem i wraz z ktoś z naszej społeczności patronów jedzie i przekazuje tą nagrodę. To chcę stworzyć. To jest moje, mój cel tutaj, żeby to zrobić. A przy okazji ociepli się wizerunek kryptowalut w Polsce, bo to też idzie jedno z drugim. Także na patronie, jeżeli będziecie chcieli, na patronite dokładniej, będzie opcja. Na razie czekam za tym kontem bankowym. Nie wiedziałem, że jest taka trudność założenia konta bankowego. Teraz próbuję przez Santander w Polsce, bo kurier prawdopodobnie zostawia umowę w domu i wtedy mogę podpisać. Zostanie ta wysłana umowa do mnie tutaj w Wielkiej Brytanii i wtedy podpiszę, odeślę rodzinie i wtedy podadzą, bo inaczej, jeżeli ja muszę przy kurierze podpisać, no to mnie nie ma w Polsce w tym momencie do końca maja. I jeżeli już będę musiał jechać, no to polecę na jeden dzień szybko. No i coś tu zrobię, ale próbuję. Zrobić inaczej, dlatego ten patronite jeszcze tydzień, dwa i będzie już odpalony. Yy, praktycznie może jeszcze tutaj jest placówka jednego banku w Polsce, chyba PKO w Londynie, więc też muszę tam kukoń, zobaczyć, czy mogę iść do tej placówki i założyć ewentualnie w Londynie konto. Bo inaczej no jest. No trudno, trudno założyć to konto. Myślałem, że online już mogę wysłać dowód, paszport, nie ma problemu, przedstawić się, ale nie nadal trzeba jednak podpisać fizycznie tą umowę nie można, yy, inaczej tego. Przeskoczyć. Także mamy podsumowanie, mamy Ledgera, mamy baty, dziękuję Wam za to wszystko. Kolejne audycje, które tutaj będą się tworzyć, no to widzimy, że mamy na tropie Satoshi, próbuję tutaj amatora do inwestora, ale pomału tego czasu niestety nie starcza. Jest coraz mniej tego czasu, coraz więcej bym chciał tych audycji dodawać. Trzy dziennie to jest moje takie minimum, założenie przy Patronite, że będę tworzył. Czasami będą dwie, ale to rzadko, jeżeli Dzień dobry Krypto jest tylko raz dziennie, bo czasami tych wiadomości jest mało. W sobotę i niedzielę macie tylko Dzień dobry Krypto raz dziennie, bo tych wiadomości jest o wiele mniej, ale są. Przynajmniej w sobotę i w niedzielę rano odpalacie kawę. W kafeterce, czy jak, jak to, to, to się nazywa po włosku. No i jest Fenix. Fenix nadlatuje z wiadomościami i, i jest combo, Można powiedzieć: <laughs> kombo. Przypominała mi się, przypomniała mi się jednak historia o kombo, jak pojechałem do Stanów Zjednoczonych z rodziną i, <laughs> i był ze mną jedna osoba z rodziny, która powiedziała po prostu nie umiała angielskiego i, i zamawialiśmy coś w restauracji no i się pytamy, czy y, pani się pyta po angielsku, czy chce kombo y, y, a ta osoba z rodziny powiedziała, nie no, nie chcę kompotu jaki kompot, ja kompotu nie piję Także takie, takie sytuacje się czasami zdarzały i od razu przypomniała mi się ta historia. Także chciałem Wam powiedzieć, no nie kompot, nie kombo, tylko Bitcoin Phoenix jest tutaj razem z Wami. Także dziękuję Wam za wszystko, za to tworzenie tego kanału, że jesteśmy razem. Można powiedzieć, i reszta YouTuberów na polskiej scenie robi naprawdę świetną robotę. Aż zazdroszczę tym, którzy jadą z OBS-a, tak jak mówiłem, dzień dobry, krypto na live i, i mówią bez kozele. no Ja niestety muszę używać pauzy, jeżeli tłumaczę coś z angielskiego na polski, bo Inaczej, to by wyszły tutaj kluski z rosołem, ani nic innego, bo, bo, bo muszę się zastanowić czasami, jak tłumaczę, żeby to było miało ręce i nogi. Ale za to przynajmniej jest szybciej i jest mniej błędów. Ale tak jak mówię, szapoba do tych wszystkich youtuberów, którzy z obs bo, bo ciężki kawał chleba można powiedzieć, ale trzeba się wszystkiego nauczyć, i to też będzie na liveach w Bitcoin Phoenix. Także życzę Wam wspaniałego dnia, kolejnego, i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.